Rafał Piszczek, Hej Rzeszów. Wygrana w jednym z finału z Panoramą 4-1. Ciężki mecz? Na pewno ciężki, bo to już taki poziom, że już łatwo się raczej nie wygrywa i wynik może trochę mylący, ale na pewno się połączyli z chłopakami, bo ode mnie z miasta chłopaki, więc troszeczkę wiedziałem jak grają. Jakie są ich słabe strony i cieszę się, że się udało, bo Sebastian jeszcze naprawdę ważne bramki. Czekam na 1/4, gdzie zmierzymy się z ubiegłorocznym zwycięzcą, także... No nie wiadomo, grają w tej chwili. Już skreśliłeś Słowaków? Chociaż, no chyba, że pomyliłem grupy. Myślałem, że ten poprzedni mecz to już była 1/8, a to w takim razie czekam na rywala. No ale nie zdziwię się, jak zagramy z ubiegłorocznym zwycięzcą i miejmy nadzieję, że wtedy... Będzie rewanż za finał z tamtego roku, tak? Tak, no, na pewno trzeba się nastawiać tutaj na rewanż. No, taka faza, że już nie ma łatwych meczów. Zasłużone było to zwycięstwo z Tarnowem? Myślę, że tak, no byliśmy dojrzalszą drużyną na pewno. Oni mają indywidualności, mają kilku byłych reprezentantów Polski, nawet młodzieżowych w futsalu, także grają w futsal, ale myślę, że my byliśmy lepszą drużyną i zasłużeniem wygraliśmy. Gratuluję i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo.